W Grach Ulicznych gościmy Jana Gołębiowskiego, jednego z najważniejszych polskich profilerów kryminalnych. Porozmawiamy m.in. o tym, czy można wniknąć w umysł mordercy i czy spotkał się kiedykolwiek ze zbrodnią doskonałą. Zapraszamy. Zapraszamy. Kiedy policja najczęściej decyduje się na skorzystanie z pomocy profilera? Kiedy standardowymi metodami, tymi typowymi, z których zazwyczaj korzystają, nie mogą ustalić sprawcy. Albo kiedy po pierwszym takim przyjrzeniu się danej sprawie stwierdzają właśnie, że sprawa jest na tyle dziwna, nietypowa, że być może trzeba będzie skorzystać z tych właśnie mniej standardowych narzędzi śledczych, którym właśnie jest opinia profilera. Może pan podać przykład jakichś takich właśnie, na czym polega taka nietypowość takiej sprawy? No na pewno są to sprawy z tłem na przykład seksualnym, kiedy widać, że sprawca domniemywa się, że mógł działać na tle seksualnym, jest jakaś widoczna psychopatologia na miejscu zdarzenia, w sensie jakichś śladów, specyficznych obrażeń ofiary. Zresztą coraz częściej śledczy, czyli policjanci i prokuratorzy korzystają z profilerów nie tylko do spraw zabójstw, ale innych kategorii. Na przykład często dostajemy do analizy takie anonimowe listy i tutaj na przykład są z groźbami, czasami są groźby plus żądanie, czyli tak zwane wymuszenie rozbójnicze. I nieraz niektóre te treści też są bardzo specyficzne, w pełne jakichś dziwnych sformułowań i też profilerzy dostają to do analizy. W takim razie filmy o profilerach często wprowadzają nas w błąd. Tam często postać profilera pojawia się od razu, natychmiast, już na miejscu zbrodni. Tak, jest to taki mit filmowy, który rzeczywiście rzadko ma odbicie w rzeczywistości. Ja w swojej karierze zajmuję się tym około 17 lat. Byłem chyba 2 albo 3 razy na takim właśnie gorącym miejscu zdarzenia, że powiedzmy, wyobraźmy sobie, że leżą zwłoki, jest ta ekipa oględzinowa, wszyscy chodzą, zabezpieczają ślady. A dlaczego tak się dzieje, że w tych pierwszych godzinach, kilkunastu godzinach, trudno jest właśnie ocenić, czy to jest ta sprawa, która będzie wymagała wsparcia profilera. Przyjeżdża ekipa oględzinowa, przyjeżdżają dochodzeniowcy, wtedy nawet jeszcze nie dokonują przesłuchań, tylko tak zwane rozpytania, rozmawiają z ludźmi, zbierają świadków, ustalają jakieś podstawowe fakty i w tych rzeczywiście pierwszych godzinach no też nie ma czasu na czekanie na podjęcie takiej decyzji. No, oględziny muszą być przeprowadzone jak najszybciej. No i dopiero po takim pierwszym podsumowaniu tego materiału prowadzący śledztwo wpada na pomysł, że to nie będzie taka sprawa typowa i trzeba mieć dodatkowe właśnie narzędzia śledcze, w tym profilera. Więc częściej jesteśmy włączani, powiedzmy, nie wiem, po kilku dniach czy po kilkudziesięciu godzinach, dużo częściej po kilku tygodniach, nawet po kilku miesiącach, kiedy powiedzmy te właśnie ścieżki typowe się wyczerpały, no i stanęli przed jakimś takim znakiem zapytania, żeby nie powiedzieć murem, żeby tutaj coś na nowo spojrzeć. Jest też taki stereotyp filmowy, że profiler to człowiek, który próbuje tak wejść w umysł mordercy, zrozumieć jego motywację. Czy to rzeczywiście tak jest, czy to znowu jest właśnie tylko pewien taki obraz w popkulturze? No, pytanie, jak rozumiemy wejście w umysł sprawcy. Na pewno nie jest to jakiś mentalizm, telepatia, jasnowidzenie. Można powiedzieć, że no, jeśli to traktujemy jakąś tam metaforę literacką, że się wchodzi w umysł sprawcy, to zostajemy przy tej metaforze. Natomiast to jest tak, jak no, większość profilerów to są psychologowie, więc psycholog w pewien sposób każdy stawia się, stara się postawić na miejscu osoby, którą opiniuje, czy to czasami też próbuje zrozumieć, jeśli jest psychoterapeutą swojego klienta, jeśli jest właśnie osobą opiniującą, to osobę opiniowaną, nie wiem, sprawcę. Natomiast no, to jest nie wchodzenie dosłowne w umysł, tak? To jest odgadywanie mechanizmów psychologicznych, które są opisane w psychologii, postaranie się zrozumienia punktu widzenia tej osoby. Natomiast cały czas jest to jakby, no, jakby logiczna, racjonalna analiza oparta właśnie no, o prawidła psychologii, więc na pewno nie ma jakiejś wizji, nie widzi się tego oczami, co widzi sprawca, co zresztą bardzo często produkcje jakieś popkulturowe starają się pokazać. No ale to się fajnie wtedy ogląda, zresztą też no, rozumiem, że telewizja jest, posługuje się obrazem, więc trzeba coś zwizualizować, żeby to było atrakcyjne dla widza, no ale niestety w ten sposób też trochę powstaje mitów na temat naszej pracy. To co w takim razie jest dla pana najważniejsze przy tworzeniu takiego profilu?
profilu, czy to jest przeszłość ofiary, czy właśnie to miejsce zbrodni, czy jakieś inne ekspertyzy, okoliczności, jak wygląda powstawanie takiego profilu nieznanego sprawcy? No właśnie też znowu na filmach bardzo często jest tak, że profiler opiera swoją analizę na czy w ogóle wnioski na podstawie jakiegoś pojedynczego śladu, na przykład właśnie śladu jakiegoś obrażenia na przykład ofiary. Wszystkie ślady kryminalistyczne, cały obraz przestępstwa, który właśnie ustalają eksperci z zakresu techniki kryminalistycznej czy medycy sądowi, trzeba umieścić w kontekście. No i tutaj właśnie bardzo ważnym kontekstem jest studium ofiary, czyli analiza wiktymologiczna. Od tego każdy profiler zaczyna. Więc zanim coś powie cokolwiek o sprawcy, musi stworzyć portret psychologiczny ofiary. Zrekonstruować jej sposób życia, jej nawyki, jej rutynę. Jak mogła się zachować w sytuacji napadu? Czy mogła się bronić? Czy była bardziej uległa? Jakie właśnie miała zwyczaje? Którędy wracała do domu? Kto mógł o tym wiedzieć? Jak się zachowała właśnie w sytuacjach społecznych? No bo staramy się odpowiedzieć no to pytanie, dlaczego akurat ta ofiara została wytypowana przez sprawcę na swój cel. A psycholog też wie, że właśnie tutaj jakby kryje się gdzieś zaraz pytanie o motywację, a motywacja jest zaspokajaniem potrzeb, więc trzeba się zastanowić, jakie sprawca zaspokoił swoje potrzeby, atakując tą konkretną ofiarę. Czyli jakie potrzeby sprawcy zaspokajała ta ofiara. Więc to jest jedno z najważniejszych i kluczowych działań, analiza wiktymologiczna. A jak szczegółowo można rzeczywiście stworzyć profil takiego nieznanego sprawcy? Czy możemy, nie wiem, właśnie określić wiek, zawód, czy jakieś inne właśnie okoliczności? No odpowiem tak, że każda sprawa jest inna i ten stopień szczegółowości jest przy każdej sprawie inny. Wszystko zależy, jakimi informacjami dysponujemy. I znowu, im więcej na przykład mamy informacji o ofierze, tych informacji kontekstowych, też ten profil samego sprawcy może być bardziej szczegółowy. Nie ukrywam, że ma na przykład bardzo trudne sprawy, to są kiedy tożsamość ofiary jest niezidentyfikowana, kiedy gdzieś są znajdowane na przykład szczątki ofiary i nie do końca też jest znany mechanizm śmierci. No na przykład widać po kościach, że kości nie są połamane, więc zakłada się, że nie wiem, mogła być uduszona lub w jakimś innym miękkim miejscu, nie wiem, dźgnięta nożem w serce, coś takiego. No na przykład jeszcze ofiara jest tam zakopana, tak, więc wiadomo, że no nie jest to jakiś raczej zgon naturalny. Czy były takie przypadki, że ofiary były na przykład ćwiartowane. W Warszawie mieliśmy taki przypadek wyłowienia z Wisły dwóch kadłubków męskich. Zresztą osobno zapakowany w takie, nazwijmy, bardzo systematycznie oklejone taśmą klejącą paczki. No i też tożsamość w tamtym czasie, kiedy pracowałem przy tej sprawie, tych mężczyzn nie była ustalona, więc tutaj wtedy bazujemy głównie na takich informacjach, nazwijmy to antropomedycznych, bo no wiemy, że to był mężczyzna w jakichś tam widełkach wiekowych, coś nam ten medyk opowiada, no i też no, mniej więcej charakter obrażeń, czy jakiś stan zdrowia po analizie tych organów wewnętrznych, ale już wszystkie informacje właśnie o kim on był, w jakich kręgach towarzyskich się obracał, czy był osobą zamożną, nie wiem, czy jakieś używki stosował. Tutaj jest wtedy bardzo ciężko, no więc wtedy też ten profil sprawcy jest mniej szczegółowy. No bo tutaj wszystko właśnie kontekst przestępstwa nadaje ofiara. To co w takim razie mógł pan powiedzieć na podstawie takiej sprawy, o której pan mówił przed chwilą, czyli na podstawie takich dwóch wyłowionych kadłubków oklejonych taśmą? No w pierwszej chwili nie, ponieważ one były gdzieś znajdowane w odstępie około półrocznym, w pierwszej chwili nie powiązano tego, chociaż dość szybko jednak zauważono podobieństwo, że są dwa kadłubki męskie w podobny sposób pozbawione ramion i nóg, chociaż głowy zostały zachowane. To później znaleziono jeszcze torbę z taką sportową z właśnie czterema rękami, czyli i
dopasowano, że to są do tych mężczyzn, więc no już wtedy było pewne, że zostali zabici w jednym zdarzeniu i po prostu pewnie zostali odnalezieni w różnym okresie, co było bardziej przypadkiem, więc pewnie te zwłoki też były porzucane w tym samym okresie. No tutaj można było stawiać pewne hipotezy o stanie emocjonalnym sprawcy ze względu na obrażenia, zwłaszcza jeden z tych denatów miał dużą ilość takich ciosów zadanych nożem, ran kłutych, ran ciętych, więc widać, że na nim się skupiła ta agresja sprawcy. On był pewnie tym źródłem, gdzie się emocje rozładowały. Drugi denat miał bardzo już punktowe rany, więc zakładaliśmy, że został po prostu zabity jako pewnie świadek tego zdarzenia, może kompan tej drugiej osoby. Ktoś musiał te zwłoki przenieść na większą jakąś odległość, dlatego też odciął kończyny, żeby było to łatwiej. No, miał jakieś takie, jednak opanował emocje i miał pewne nawyki, takie dość, nazwijmy to, pedantyczne właśnie w tym bardzo takim dokładnym zapakowaniu. Zwoje taśmy klejącej były pod kątem prostym, bardzo dokładnie, tak jakby rzeczywiście też ktoś być może miał taki zwyczaj w ogóle pakowania paczek. Ciął piłą kończyny po prostu po kościach, więc też włożył w to taki wysiłek fizyczny. Może nie myślał o tym, może nie miał takiej też fachowej wiedzy, jak się nieraz zakłada, że na przykład osoby, które mają doświadczenia, chociażby nie wiem, w jakimś obsłudze mięsa, w rzeźnictwie, wtedy tną na stawach, wtedy jest łatwiej. Ale też dysponował takimi narzędziami po prostu jak piła, więc no zakładamy też, że był to mężczyzna, na tyle też miał siły i zacięcia, żeby to zrobić. No na pewno był jakiś konflikt między nimi, który mocno wybuchł. No, ale właśnie więcej trudno powiedzieć, tak? To były jeszcze umiejscowienia też geograficzne, były znalezione w Wiśle, więc było założenie, że musiały być gdzieś wrzucone. Staraliśmy się też zastanowić, w jakich miejscach ludzie dysponują przedmiotami, które były użyte zarówno do zapakowania i pocięcia, więc ktoś na pewno dysponował jakimś miejscem. To nawet były też typowane jakieś takie altanki, ogródki, bo były też takie, jeden z zwłok był zapakowany w worek po torfie, dość specyficzny, więc też i piła, więc takie właśnie ogrodnicze narzędzia. Czy bierze pan pod uwagę, że sprawca, który planuje zbrodnie przed dokonaniem zabójstwa, myśli o profilerze, to znaczy myśli o tym, jak podrzucić wam fałszywe tropy, na przykład dotyczące swojej osobowości? Są na pewno tacy sprawcy, natomiast na szczęście jest ich mniej. A w ogóle muszą być bardzo wyrachowane osoby, które pewnie planują taką zbrodnię z wyprzedzeniem. Statystycznie w ogóle więcej jest zbrodni nieplanowanych. One są dość impulsywne, wynikają sytuacyjnie jakoś, natomiast też się zdarzają zbrodnie planowane. No i bardzo różnie jest też z tą ostrożnością i planem, ale znam takie przypadki, gdzie sprawcy bardzo właśnie wręcz filmowo myśleli, jak utrudnić śledztwo, podrzucali fałszywe ślady, przenosili nawet DNA fałszywe, żeby utrudnić. Nie wiem, czy myśleli o profilerze, raczej chyba myśleli ogólnie o śledztwie. Mhm. Czy to jest też tak, że dla pana trudniejsze są takie sprawy, które są w miarę świeże, czy na przykład takie sprawy, tak jak pan powiedział przy okazji współpracy na przykład z komórkami znanymi jako Archiwum X, czy taka sprawa, która na przykład zbrodnia, która wydarzyła się 20 lat temu, to jest dużo większa trudność, żeby rzeczywiście taki profil stworzyć? No znowu odpowiem, że wszystko zależy od sprawy, wszystko zależy od tego, chociażby jakby przeprowadzone te pierwsze czynności, czyli głównie te oględziny. Jeśli w tamtych czasach, nawet te kilkadziesiąt lat temu, były dobrze zrobione oględziny, a w dzisiejszych czasach mamy sprawę, gdzie oględziny były mniej dokładnie przeprowadzone, to się paradoksalnie może okazać, że tamta sprawa, jeśli chodzi o ten pierwszy materiał, no wygląda lepiej. No na pewno ze starymi sprawami jest ciężej do powtórnego dotarcia do świadków, tak? W dawnych sprawach się okazało,
okazuje, że niektórzy po prostu już nie żyją, zwłaszcza które osoby były wtedy starsze. Ponowne przesłuchania świadków, no też trzeba uwzględnić, że przez tyle lat ta pamięć jednak ulega zmianom, tak? I zatarciu śladów pamięciowych, ale też nanoszeniu się różnych informacji, czy to informacji w rozmowach ze znajomymi, z bliskimi, z innymi ludźmi, czy informacji jakichś medialnych, więc po prostu też te wspomnienia świadków są często już zakłócone, więc bardzo różnie, po prostu to wszystko zależy od konkretnej sprawy. Gdy dochodzi do zbrodni, policjanci rozpytują członków rodziny, okolicznych mieszkańców, świadków, szukają takich ludzi. W trakcie takich rozmów udaje się panu z łatwością oddzielić pracę, którą ma pan wykonać, od takiej emocji, które sam pan przeżywa? Dobrze, że pan o to pyta, bo często też właśnie zwracają się różne pytania, osoby z pytaniem, na ile praca jest obciążająca emocjonalnie, i wszystkim właśnie zaraz kojarzą się te oglądanie zdjęć zwłok, czy sekcji zwłok, czy oględzin właśnie miejsca zdarzenia. To powiem, że do tego widoku ciał najłatwiej się jest przyzwyczaić, zwłaszcza jeśli człowiek podchodzi do tego profesjonalnie, patrzy na to dość zadaniowo. Natomiast rozmawiając z rodziną ofiary, konfrontujemy się z prawdziwym człowiekiem, który przeżywa prawdziwe emocje. I rzeczywiście, jeśli to jest osoba, która jest w sytuacji straty, żałoby, i nieraz właśnie przez to, że sprawca jest nadal nieustalony, nawet w tych starszych sprawach, te emocje w wyniku znowu odnowienia śledztwa znowu odżywają. Więc nieraz można spotkać kogoś, kto wiele lat temu stracił kogoś właśnie w tych tragicznych okolicznościach, w tym jako ofiara zabójstwa. No i rzeczywiście trzeba się skonfrontować z tymi emocjami. Więc dobrze pan o to pyta, bo chyba najbardziej właśnie obciążające emocjonalnie praca profilera to jest spotkanie z bliskimi ofiary. Trzeba taką wtedy trochę podzielić jedną nogą, wyciągać informacje i być takim trochę przesłuchującym, a z drugiej strony trzeba być tym psychologiem, który właśnie wspiera i stosuje techniki interwencji kryzysowej, jeśli chodzi o wentylację emocji, jakieś przywrócenie, tak zwaną normalizację tych emocji, więc tu wsparcie i wyciąganie informacji zarazem. Z jednej strony tworzy pan profile nieznanych sprawców, ale z drugiej strony często jest też tak, że profiler jest proszony o pomoc przez organy ścigania w momencie, kiedy już jest podejrzany na przykład, albo oskarżony w danej sprawie. I czy wtedy pan najczęściej, czy dany profiler spotyka się po prostu z taką podejrzaną czy oskarżoną osobą, przeprowadza wywiad, badanie? No i mówiąc wprost, tak naprawdę wtedy, czy to policja, czy prokuratura, trochę oczekuje od profilera tego, żeby on powiedział, czy ten człowiek mógł zabić, czy ten człowiek mógł dokonać takiej zbrodni. Ma pan wtedy taką jakąś wewnętrzną presję, jakieś takie silne poczucie odpowiedzialności, że w pewnym sensie pan też trochę stawia wyrok w przypadku danej osoby? Tak, trzeba mieć świadomość tego, że są nieraz oczekiwania, nieraz takie trochę może być wgórowane w stosunku do opiniującego, w tym przypadku profilera. Trzeba pamiętać, że profil sprawcy nie jest DNA, to nie jest indywidualna identyfikacja, że mówimy, że na 100% to jest ten jeden człowiek. Na ogół profil jest jednak identyfikacją grupową. Kiedyś miałem taką sprawę właśnie też w sądzie, gdzie przed sądem powiedziałem, że ja sam pasuję w ten profil w jakichś 70%. Spełniam te cechy. Oczywiście to była sprawa z archiwum X, więc w okresie tego zdarzenia byłem nastolatkiem, więc w tamtym okresie nie spełniałem, aczkolwiek kiedy już opiniowałem, to już pasowałem trochę w ten profil. Więc właśnie tutaj też sądowi powiedziałem, że jest to jednak identyfikacja pewna grupowa i ciężko powiedzieć, że tylko konkretnie ta osoba. Czy mógłby pan przypomnieć tą sprawę, bo to w ogóle była niezwykle ciekawa sprawa. Tam pan też zwrócił uwagę na pewne szczegóły związane ze zdjęciem z miejsc zbrodni, z tym, w jaki sposób ciało w ogóle było ułożone, i to przeważyło o tym, że człowiek został uniewinniony. Tak, to była właśnie sprawa z archiwum X z 90. równo roku.
To też taki był trudny czas dla policji, bo milicja zmieniała się w policję i bardziej wszyscy byli zajęci tym, czy przetrwają, czy zostaną zweryfikowani, czy utrzymają swoją pracę, więc rzeczywiście początki lat 90. No, nie sprzyjały takim zaangażowaniu się głębokim w śledztwa. No i to właśnie w taki też okres trafiło. No, sprawa rzeczywiście nie dość nietypowa, ponieważ mężczyzna był znaleziony w mieszkaniu, był nagi i był związany w dość specyficzny sposób. Z jednej strony było dużo więzów przy użyciu różnych sznurków, pasków, drutu, kabli, więc pozornie wyglądało to, jakby ktoś bardzo go chciał związać. Natomiast rzeczywiście, jak tak się spojrzało na cały kontekst, to nie były tak... Dużo było tych, ale one nie były tak ściśle, żeby go zupełnie nie uruchomić. A główna, taki kabel elektryczny był też przyczepiony do dość w sumie lekkiego ze sklejki fotela, który jeszcze był na kółkach, więc w sumie gdyby chciał ten człowiek, to mógłby się z tym przemieszczać. No i właśnie ta pętla wokół tego fotela była pętlą, która była też wokół szyi denata i spowodowała właśnie uduszenie przez zadzierzgnięcie. Moją uwagę też zwrócił ręcznik, którym była uwinięta ta pętla kabla elektrycznego. No i tak zupełnie racjonalnie, nie miało to żadnego uzasadnienia, nie było to dodatkowy, nie wiem, knebel, jakaś pętla, żeby unieruchomić. Bardziej to wyglądało jak wręcz osłona tego kabla, żeby, nie wiem, jakby zabezpieczyć tą szyję. Mężczyzna miał ręce z przodu, blisko przy swoich narządach płciowych, a jak powiedziałem, był zupełnie nagi. I wtedy przypomniałem sobie z podręczników medycyny sądowej zdjęcia z miejsc zdarzeń, gdzie były znajdowane osoby, które umierały w wyniku najczęściej takich samodzielnych, czyli autoretycznych praktyk, polegających właśnie na podduszaniu się. Jest taka parafilia, dewiacja, asfiksjofilia, czyli osiągnięcie satysfakcji seksualnej przez odcięcie dopływu tlenu. Może to być właśnie jako stałe, że tak powiem, zaburzenia, może być eksperymentalnie stosowane. No jak zacząłem czytać właśnie o tych praktykach erotycznego czy seksualnego podduszania się, no to okazało się, że już literatura przedmiotu dość sporo tutaj pokazuje i nawet były nawet znane jakieś osoby z, nazwijmy to, z popkultury, różni, zwłaszcza muzycy, aktorzy, którzy właśnie też kończyli w ten sposób. No i ten cały właśnie obraz miejsca zdarzenia zaczął mi sugerować, że może to były czynności seksualne albo wykonywane przez samego denata, albo z partnerem, natomiast nie z zamiarem zabójstwa, czyli raczej byłoby to nieumyślne spowodowanie śmierci. No tu oczywiście też trochę analiza wiktymologiczna pomogła. Wyszło, że ten denat jest homoseksualistą, lubi jakieś też poszukiwania takich nowych doznań. Co prawda, no, na tamtym etapie śledztwa nie było nigdzie motywu tego właśnie wiązania się i podduszania, chociaż też byli świadkowie, którzy mówili, że w tych kontaktach z partnerami właśnie często przyjmował taką rolę osoby uległej. No i właśnie z jedną z prawdopodobnych hipotez było to, że jest to albo właśnie śmierć, no, nieszczęśliwy wypadek samego denata, który się poddusił, albo nieumyślne spowodowanie śmierci. Oczywiście nie mogłem wykluczyć zabójstwa, natomiast na zabójstwo mi to wyglądało na jakby najmniej prawdopodobny, no, dziwny sposób zabicia, czyli zmuszenie kogoś, namówienie do rozebrania się, do położenia się, skrępowanie go dość takie wizualnie, dużo więzów, a wcale nie takich ścisłych i takich, no, rzeczowo przytrzymujących. No i jeszcze ten ręcznik właśnie na szyi, jakby, nie wiem, w celu jakiejś ochrony. A tu właśnie też studia przypadków pokazują, że właśnie często te osoby sobie osłaniają, żeby później nie mieć na przykład śladów, kiedy idą, nie wiem, do pracy na drugi dzień. A czy byli na przykład tacy sprawcy albo podejrzani, z którymi pan rozmawiał, wobec których pan też, z którymi pan przeprowadzał badania, którzy pana jakoś albo przerazili, albo w jakiś sposób zaintrygowali? Myślę, że większość sprawców mnie intryguje i to jest chyba w ogóle jakaś taka moja motywacja do tej pracy. Jestem po prostu, no w ogóle poszedłem na psychologię, bo byłem ciekawy, jak ludzie działają, tak? To taka moja była motywacja, dlaczego zostać psychologiem. A
I bardziej jest to też dla mnie niezrozumiałe, dziwne, że ktoś może czerpać przyjemność z robienia krzywdy drugiemu człowiekowi. To w jakiś taki dziwny sposób mnie to intryguje właśnie. Dlaczego on tak ma, dlaczego on to robi, a ja tak nie mam i chciałbym to może zrozumieć. Więc myślę, że większość sprawców jest intrygujących w pewien sposób. Z przerażeniem... Często w kontakcie ze sprawcą, tu mówimy też o sprawcach zabójstw, bo są przecież różne kategorie, no to nieraz paradoksalnie oni są bardzo sympatyczni w kontakcie. I rozmowa z taką osobą w ogóle, czy kontakt z tą osobą, często się w ogóle zapomina, że ten człowiek jest podejrzany albo oskarżony o tak straszny czyn. No zwłaszcza, no to już też wszyscy wiemy, zwłaszcza taki typ psychopaty czarującego, bo to są też osoby często manipulujące, właśnie pozornie, bardzo dobrze przystosowane społecznie. Tak zwane kamelony się potrafią jakby tak wtopić w ten płytki system relacji społecznych, więc w ogóle kontakt z nimi nieraz jest bardzo sympatyczny i nieraz później dopiero przychodzi taka myśl, że tak jakby trochę człowiek stracił swoją czujność w tym kontakcie, że rzeczywiście, że to jest no, morderca, który w jakiś bestialski sposób kogoś zabił. I może to właśnie to, że oni tak nie wyglądają, to później jest taka myśl trochę przerażająca, że no bo jak ktoś, nie wiem, wyglądem jest jakiś taki przytłaczający, to jest takie bardzo właśnie jakby oczywiste. A czy pan odczuwa czasem sympatię do nich, czy jednak ciągle przypomina sobie, że oni panem manipulują? No na pewno, oczywiście nie do wszystkich, bo to bardzo różnie jest, ale do niektórych na pewno są takie stosunki ambiwalentne. W niektórych sprawach, no oczywiście nie tych wyrachowanych, zimnych sprawców, no, jeszcze nie mówiąc o jakimś tym właśnie psychopacie działającym na przykład seryjnie, to nieraz ten sprawca też jest tak naprawdę ofiarą swojego przestępstwa, tak? Bo mówiliśmy, że większość tych przestępstw jest impulsywnych, sytuacyjnych, nieplanowanych, coś się zadziało. I tak naprawdę oprócz tego, że zabił kogoś i zniszczył jego rodzinie życie, to zniszczył często swoje życie i swojej rodziny. Więc nieraz tu można powiedzieć taka może empatia psychologa, że w kontakcie z tą osobą widzę też dramat niego. I z jednej strony potępiam to, co zrobił i to jest straszne to, co zrobił, a z drugiej strony w pewien sposób mi jest na przykład żal tej osoby, że w ogóle do tego doszło. To jest taka, nie wiem, tragedia grecka, gdzie wszyscy stracili, tak? I nie ma dobrego wyjścia z tego. Mówił pan o tym, że bardzo wiele tych zabójstw są zabójstwa na tle emocjonalnym, zabójstwa nieplanowane. A czy miał pan do czynienia na przykład z seryjnym zabójcą, który zabijał w sposób zimny, wyrachowany i wręcz w jakiś sposób rozsmakował się w tym? No, przychodzi mi kilka takich spraw. Oczywiście to nie są takie sprawy, znowu jak znamy z filmów, że jest jakaś mega seria, kilkadziesiąt, czy nawet tak jak w historii polskiej kryminologii, nie wiem, z Wampir Zagłębia, co jakiś czas jest ofiara, jest to tempo, trzeba sprawcę złapać. No tutaj, jeśli chodzi o teren Warszawy, to przypominam sobie sprawę tak zwanego mieszkaniowego mordercy, czy mordercy z ogłoszeń. Mężczyzna, zresztą dojrzały. Zresztą została sprawa rozwiązana, również dożywotnie pozbawienie wolności, więc wyrok prawomocny, więc sprawa zamknięta. Dojrzały pan po 50, dzwonił do osób, które wystawiały mieszkania czy takie segmenty, domy do sprzedaży. Umawiał się, żeby to obejrzeć, oglądał, robił bardzo dobre pierwsze wrażenie. Człowiek inteligentny, nazwijmy, elokwentny, wygadany. No i umawiał się na kolejne spotkanie, żeby już bardziej konkretnie tą umowę doprowadzić do końca. I podczas tego drugiego spotkania zabijał. No, później już wiadomo było, że to pierwsze spotkanie było po prostu rozpoznawcze, tak? Więc to też pokazuje jego właśnie planowanie, jego kalkulacje. Był osobą bardzo ostrożną.
Może niektórzy ortodoksyjni agenci FBI nie nazwaliby go seryjnym mordercą, ponieważ seria skończyła się po dwóch zabójstwach. Niektórzy mają taką właśnie definicję, że musi być to co najmniej 3 ofiary. Ale ci, co polemizują z tą definicją FBI, mówią, że przede wszystkim chodzi o potencjał, bo rzeczywiście chodzi o jego zamiar, a nie to, ile mu tych ofiar finalnie wyszło, udało się zabić i całe szczęście, że nie udało, właśnie został zatrzymany przed trzecią ofiarą. Zabójstwa były w równych odstępach półrocznych, natomiast między jednym zabójstwem a drugim poszukiwał kolejnych ofiar, więc to był akurat tylko, nazwijmy, szczęście tych ludzi, że nie padli ofiarami. No i po tym drugim zabójstwie szukał kolejnych ofiar, więc rzeczywiście no, cały czas miał ten zamiar. Wiedzieliśmy, że jego telefon logował się pod mieszkaniami osób, z którymi się umawiał na oglądanie tych mieszkań, natomiast z jakiegoś powodu, na pewno właśnie swojej czujności, ostrożności, było coś, co zatrzymywało go, żeby nie wejść. Tam nawet ci ludzie dzwonili do niego, czy to spotkanie się odbędzie, bo czekają. Być może sylwetka fizyczna, czyli jakaś ta potencjalna ofiara była zbyt potężna dla niego. Może przychodziła z drugą osobą towarzyszącą, co też mu utrudniało. Może byli jacyś sąsiedzi w okolicy, którzy właśnie tutaj nie dawali mu, że tak powiem, poczucia bezpieczeństwa podczas tego czynu, więc widać, że to była osoba bardzo, bardzo też ostrożna. Tak, to był taki właśnie niemal książkowo-filmowy, kalkulatywny, ostrożny, planujący morderca, co było w ogóle bardzo też ciekawe, bo trudno nam było zrozumieć motywację, bo ona nie była zupełnie oczywista, na przykład rabunkowa, to by w zasadzie puste mieszkania gotowe do sprzedaży, więc trudno było coś z nich zabrać. Oczywiście tam jakieś drobne kwoty z portfela zostały wyciągane ofiarom, no ale znowu to nie uzasadniało całego tego złożonego działania, no bo to po prostu można było kogoś napaść na ulicy i też mu portfel wyrywać, skutek taki sam, a jakby całe działanie mniej pracochłonne, więc założyliśmy, że po prostu to całe działanie jest jego celem, on po prostu czerpie przyjemność z tego całej tej zabawy właśnie, pozyskiwania tych ofiar, pewnie chodzenia z nimi na te rozpoznawcze spotkania. To zresztą z historii morderców, ten moment takiego właśnie jak myśliwy, który podchodzi ofiarę, obserwuje, budzi jej zaufanie. Ci ludzie się nie spodziewali nawet swoim bliskim, jak wracali z tego pierwszego spotkania. Mówi, że to taki fajny facet, tak się cieszą, że będzie fajny klient, jeszcze takim na poziomie człowiekowi się sprzeda to mieszkanie, więc on rzeczywiście zdobywał ich zaufanie. Musiało go to bawić. Więc tutaj... I on rzeczywiście potwierdził, że tym się kierował później? Nie, on się cały czas nie przyznawał i do dzisiaj się nie przyznaje. Mówi, że jest niewinną osobą. Tak powiedziałem, proces prawomocnie został tutaj ten wyrok utrzymany. Między innymi też było analiza DNA, która potwierdziła jego sprawstwo, więc niestety z pierwszej ręki nie dowiedzieliśmy się od tego pana, dlaczego zabijał, no ale tutaj taka była właśnie jakby rekonstrukcja możliwej jego motywacji, że był to rodzaj jego odreagowania emocjonalnego, jego jakby niezadowolenia, jego frustracji z obecnego stanu życia. Zresztą to też dość nietypowe, żeby w tym wieku zacząć zabijać, zwłaszcza o charakterze seryjnym. Zazwyczaj seryjni mordercy zabijają dużo, dużo wcześniej, nazwijmy w takim wczesnym wieku produkcyjnym, 20 parę lat plus. Większość właśnie seryjnych mniej więcej w tym wieku zaczyna. Nic nie, przy analizie już tego konkretnego pana, jego biografii nic nie wskazywało, żeby mógł takich czynów dokonać wcześniej. Zresztą w ogóle osoba niekarana poza jakimiś wykroczeniami drogowymi, bo lubił szybko jeździć, zresztą też się wpisuje w zapotrzebowanie na stymulację dla osób z takim rysem psychopatycznym. A czy miał pan do czynienia z takimi sprawcami, którzy zostali skazani na przykład za jedno zabójstwo, ale pan miał silne przekonanie, że tych zabójstw było więcej? Tak, takich przypadków zdecydowanie mam więcej w swoim doświadczeniu zawodowym. Jedną taką też na pewno sprawę znam, gdzie mężczyzna został zatrzymany za zabójstwo i też poćwiartowanie swojej ofiary. Zresztą szczątki tego człowieka rozrzucał codziennie, jeżdżąc na rowerze do pracy. Brał jego kawałek zawinięty w gazetę, takim składaczkiem jechał do pracy. Zawodu był cieślą, więc też akurat
blisko jego doświadczeń było to, żeby posłużyć się piłą, więc poćwiartował tego denata. No i kiedy został wytypowany na sprawcę, przy pierwszych oględzinach jego miejsca zamieszkania znaleziono ślady krwi zarówno właśnie na brzeszczocie, jak i w odpływie z jakiejś tam umywalki czy brodzika. I okazało się, że to jest DNA kobiety i nieznanego mężczyzny, nieznanej kobiety, nieznanego mężczyzny, ale nie szczątków znalezionego denata. Przy powtórnych oględzinach, bardziej dokładnych, przy użyciu tego luminolu i światła ultrafioletowego znaleziono plamy krwi, ślady krwi w innym miejscu. No i rzeczywiście tamta druga krew okazała się już tym denatem poćwiartowanym. No i tutaj właśnie zamknięto, że tak powiem, sprawę, skupiono się już na tym konkretnym i nikt już nie wyjaśniał, skąd była ta krew tych innych ludzi. Pan był samotnikiem, nie miał żadnej partnerki. Nawet bym go określił jako trochę takiego mizogina, który uważał, że raczej kobiety są gorsze od mężczyzn, więc też to by dziwne było, co ta kobieta mogła u niego robić, a zwłaszcza na tyle, że była jej krew, tylko już teraz nie pamiętam, czy na tym brzeszczocie, czy w kolanku. Więc było duże też prawdopodobieństwo, że być może są jeszcze dwie ofiary na jego koncie. Inna sprawa, seryjny gwałciciel i morderca przydrożnych prostytutek, które potocznie są nazywane tirówkami. W zarzutach 4 zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i jedno, w tym jedno zabójstwo jednej z tych prostytutek, również dożywotnie pozbawienie wolności. I tutaj też byliśmy mocno przekonani, no może nie na 100% pewni, ale mocno przekonani, że na pewno tych ofiar jest więcej. Na pewno jest więcej ofiar zgwałceń, a być może i były jeszcze inne zabójstwa. Ale również dla, że tak powiem, już domknięcia tego nieraz niestety, może jeszcze przy jakiejś innej okoliczności śledczy wrócą do tego. Pewnie z punktu widzenia rodzin ofiar jest to dość tragiczne, że nie zostaną te sprawy może wyjaśnione, ale ważne, żeby ten człowiek już został osądzony i odizolowany, żeby nie zagrażał innym osobom. Czy miał pan kiedyś takie poczucie, że zabrnął pan za daleko, na przykład tak bardzo pan się chciał wczuć w sprawcę albo w ofiarę, że no, stwierdził pan, że to jest jeden kroczek za daleko, muszę troszkę odpuścić? Dobre pytanie. Znaczy nieraz jest tak, że człowiek, jeśli pracuje intensywnie, to tak, zresztą myślę, że to nie tylko przy pracy profilera, jakiejkolwiek pracy, że się nieraz tak troszkę zapomnimy w zaangażowaniu, tak? Zasiedzimy się za długo w biurze, powinniśmy coś skończyć, a jeszcze siedzieliśmy. Była taka śmierć też, zresztą prowadzona jako zabójstwo, chociaż tu też opiniowałem z kolegą, doszliśmy do wniosku, że być może to nie jest zabójstwo, a samobójstwo pozorowane na zabójstwo. Młody chłopak, student z Warszawy został znaleziony nad samym brzegiem Wisły z pojedynczą raną klatki piersiowej, dokładnie przebity worek osierdziowy wokół serca, więc krew, która napłynęła, tak zwana tamponada serca, zatrzymała po prostu możliwość rozkurczania się, więc umarł. To nie była śmierć nagła, bo dopiero jak się ta krew napełniała, więc naprawdę mógł umierać według medyka sądowego kilkanaście minut, pół godziny mogła ta agonia trwać. Na spokojnie przez ten czas ten nóż też mógł wrzucić do wody. No i tutaj rzeczywiście też jako występując jako biegły mieliśmy też za określony termin przez prokuraturę, więc też trzeba było w miarę szybko ten profil zrobić. No i tu rzeczywiście bardzo intensywnie wszedłem, że tak powiem, w życie tego denata. Jeździliśmy jego szlakami, tą jego ostatnią drogę staraliśmy się zrekonstruować. Zacząłem, dużo też chłopak żył w internecie, więc zacząłem oglądać filmy, które on oglądał. Słuchałem muzyki, którą słuchał. Grałem w grę komputerową, w którą grał przed dzień swojej śmierci. No i wtedy tak trochę poczułem, że się zmęczony. No ale jak opinię wydaliśmy, tydzień, że tak powiem, jakieś zajmowania się czymś innym i to odpuściło, więc tak może się zbliżyłem się do takiego trochę się zatracenia, że tak powiem, w analizie wiktymologicznej. No ale to nie jest też tak na filmie, że człowiek, nie wiem, nie śpi. No, w filmach ci profilerzy muszą taki dramatyzm zbudować, że tam właśnie jakoś, nie wiem,
To, co pan teraz opowiedział, to było filmowe. Chciałem jeszcze zapytać, przygląda się pan maksymalnemu bestialstwu w swojej pracy, takiemu bestialstwu, do którego zdolny jest człowiek. Czy pan korzysta z pomocy psychologicznej jako psycholog po to, by też dbać o swoją głowę? Bardzo, bardzo dobre pytanie, więc przyznam, że systemowo nie ma takiej zasady. Jeszcze pracując w policji, mieliśmy różne też właśnie doświadczenia, bo i przy profilowaniu, i przy tych interwencjach kryzysowych one były obciążające. Były śmierci dzieci, trzeba było sobie z tym poradzić. To niestety policja nie dawała nam żadnych takich narzędzi odreagowania. Nawet kilka razy nam śrubę przykręcali, bo jak ktoś prosił właśnie o superwizję, odreagowanie, to mówi, nie pracujesz w poradni zdrowia psychicznego, nie jesteś psychoterapeutą, jesteś w policji, musisz być, krótko mówiąc, twardy i tak dalej. A człowiek to łapał jako gąbka, wchłonął, no, musiał to wycisnąć. Więc tak naprawdę inicjatywa była oddolna, więc robiliśmy rodzaj takiego koleżeńskiego odreagowania. Raz mieliśmy taką sesję, to się nazywa debriefing, czyli właśnie taka sesja odreagowująca. Mieliśmy bardzo trudny tydzień z wieloma wydarzeniami, ze śmiercią i właśnie i dzieci, i policjantów. No i raz nam coś takiego w całej karierze zaoferowano, więc rzeczywiście najczęściej korzysta się z takiego wsparcia koleżeńskiego, tak? Czyli spotykam się z drugim profilerem, czy z kolegą, czy koleżanką, psychologiem kryminalnym, który ma podobne doświadczenia. No i staramy się sobie to omówić, odreagować. Przyznam się, że nigdy w ogóle korzystałem z pomocy też psychologa, żeby, że tak powiem, odreagować różne rzeczy, ale to tak mi się wszystko nieraz przelewało, jak były jakieś trudniejsze okresy życiowe, więc nie tylko sfera. Zresztą to też właśnie jest jakby, no, życie nasze jest skomplikowane, więc nie tylko sfera zawodowa, ale też jakaś sfera osobista i to się nam wszystko przenika, więc jak chodziłem na takie właśnie a la superwizję, a la terapię indywidualną, to też niektóre tematy były związane z odreagowaniem też pracy. Ale to jest jakby zupełnie inicjatywa oddolna, systemowo nie ma tego zrobionego. Zresztą myślę, że każdy właśnie profiler czy taki psycholog kryminalny też powinien sam sobie to jakoś wypracować, jakiś sposób odreagowania. No i widzę, że koleżanki, koledzy mają jedni, nie wiem, uprawiają sport na przykład, tak, lubią pobiegać, odreagować w sporcie. Też miałem taki swój etap, że właśnie więcej sportu kiedyś uprawiałem, żeby się, że tak powiem, zwentylować. Nie wiem, mi bardzo pomaga, bardzo odreagowuje na przykład podczas długo, wielogodzinnych spacerów z psem, tak. Zresztą mam takiego psa wymagającego, więc akurat się dobrze dobraliśmy. Chodzę na 3-godzinne, 2-godzinne spacery, 10 kilometrów robimy i kontakt ze zwierzęciem, z przyrodą, bo staram się właśnie gdzieś chodzić po jakichś takich miejscach. Czyli jednak niektóre mity dotyczące profilerów, tak, się sprawdzają. Tak. Chociaż często idąc nad Wisłą podczas spaceru czy po jakimś lesie z psem, to się zastanawiam, czy nie znajdziemy jakichś zwłok na przykład, tak? Bo jednak to skrzyżowienie zawodowe gdzieś tam jest, jak tam pies patrzy, ja mówię, tylko żeby jakiegoś trupa nie znaleźć na spacerze, bo niepotrzebne to było. Nie zdarzyło się nigdy? Nie, na szczęście nie.